Siemka, siemka w tą piękną środę! Dzisiaj mamy środę, 6 października, co jedyne oznacza albo Vlogtober, że może się za to zawezmę, albo fakt, że dzisiaj z Patrykiem mamy 3. rocznicę związku i mamy delikatne plany, jak ją spędzić. Następny plan jest taki, że na początku na pewno idziemy na sesyjkę jesienną naszych samochodów. Ha! Oczywiście jak żeby innego, no bo też ładne zdjęcie na Facebooka i na Instagrama trzeba wstawić, prawda? No właśnie. Stąd też pomysł na tą sesyjkę. Taka typowo jesienna. Pewnie zobaczycie potem efekty, jak to wyglądało z boku. Więc nie martwcie się, pokażę wam. Będziemy na bieżąco. Będę na bieżąco was informować. A teraz mamy godzinę chyba około 10. Plus minus. Ja niedawno wstałam. I czas się. I widać trochę ogarnąć, bo te włosy przez noc robiły co chciały, jeszcze jestem w swojej piżamce, więc weźmy się za ogarnianie. Więc wstępnie już jestem ogarnięta, zrobiłam sobie ninja na głowę. Czy przetrwa? Nie wiem, pewnie zmienię do naszej sesyjki. Ułożę sobie może jakieś włosy, jakoś włosy chociaż. Och, ten niebieski już mnie trochę przeraża. No, to nie był jeden z najlepszych moich pomysłów, ale zrobiłam go, jestem zadowolona, mogę powiedzieć, że spróbowałam, stwierdziłam, że nie i można go zmienić. Patryk wpadł na wspaniały pomysł, żebym pomalowała sobie na czerwono, taki rudy, czerwony, coś w tym deseń. Nie. Od razu wam mówię, nie, teraz wracam albo do czarnego, totalnie czarnego, albo po prostu do czarnego z refleksami. To zobaczę, jak pójdę do fryzjera i co mi po prostu fryzjerka powie, co będzie lepiej. Jak to wpłynie po prostu na moje włosy. Nie będę się już produkować. Jak to wpłynie na moje włosy, czy będą dalej takie zdrowe, bo dzisiaj są nawet takie, wow, mięciutkie. Świadomo, pielęgnacja polecam. Pomaga. Polecam serdecznie, Patika. A teraz jeszcze umam już twarz. Zaraz przyjdę do dalszej pielęgnacji czy nałożenia serum. Dzisiaj wpadnie też maseczka z konopi. Więc robię się na bóstwo ogólnie. Wypadałoby też przed sesyjką coś zjeść, więc mamy 4 kanapki z humusem klasycznym, pomidorowym i paprykowym, serkiem edam, szneczką i pomidorkiem. Także życzcie mi smacznego i przy okazji będę... Oj, moja tapetka. Będziemy oglądać Lucyfera. Także życzę mi smacznego i miłego oglądania. Zjechałam już na myjnię, Patryk już myje, więc teraz czas za mnie się brać.
Zaczynamy mycie. Wkładamy pieniądze. Chyba do tego będą potrzebne dwie ręce, więc sorry, chyba nic z nagrywania. Zajechaliśmy na miejsce. Wolwinki stoją. Statyw ustawiany. Pozy zaraz też. I fryzury. Takie miejsce spoko, ale dojechać tutaj to jest kompletna masakra. Ogólnie my to lubimy sobie utrudniać życie. I zamiast przyjechać normalnie od zalewu drogą asfaltową, to przyjechaliśmy tą. Polami, łąkami, kamieniami i te sprawy. Więc tak, jak był czysty samochód, tak już ten samochód do końca nie jest czysty, ale okolica bardzo fajna, spokojna, dużo pól. No jak to w sumie jest koło starego gaju. I robimy sesyjkę. Więc mniej więcej to się prezentuje tak. W obiektywie tak. A efekty końcowe wkrótce. Więc tak. Pierwsza lokalizacja za nami. Tutaj macie kilka zdjęć. Jak to nam wyszło. I teraz jedziemy dalej szukać dalszych miejsc do fajnych zdjęć. Jeśli macie jakieś takie pomysły, znacie miejsca w Lublinie, gdzie można fajne zdjęcia porobić, no, w niedalekiej przyszłości, póki jeszcze mamy tą naszą polską złotą jesień, to chętnie poczytam, pewnie jeszcze chętniej się tam udam, bo fajnie byłoby porobić jakieś takie, no, ładne zdjęcia dla kontentu, ale też nie tylko, dla albumu chociażby. Może to jest pomysł na prezent? Zdjęcia, żeby uzupełnić? No. Czasem główka pracuje. No ale teraz zaraz idziemy dalej. Jesteśmy na spocie numer 2. Chyba to jest to miejsce. Jedna to jest droga, drugie to jest tamo, bestia stoi druga. Bardzo sympatycznie. Tej sesji nie ma końca. A to tak, tak, tak. Ale warto przyjechać do lasu. Z drugiego miejsca sesja zrobiona. Zdjęcia wam się wyświetlą kilka. I jedziemy dalej w tym momencie. Pewnie gdzieś na zakupy pożarełko. Yeah.
tym sposobem chciałabym wam zaprezentować nasz najnowszy nabytek, gramofon. Tak, właśnie tak, pani czy Patryk sobie go zakupił z okazji zwolnienia się z pracy. No bo czego nie? To jest dobra okazja. Zawsze dobra jest okazja do kupna czegoś. Siemka, już w czwartek, już jest siódmy, my już jesteśmy po obchodach naszych rocznicy. Dużo wczoraj nie nagrywałam, bo raczej skupiliśmy się na sobie. Ale teraz przyszłam do kuchni i czeka mi jedno wielkie sprzątanie. Ulubiona część dnia następnego. Także no nie fajnie. Ale no cóż, trzeba to trzeba, tak? Wiadomo. No dzisiaj mamy plan, że jeszcze coś tam obejrzymy, wybierzemy zdjęcia i wam wrzucimy na nasze sociale. Tak, na nasze sociale. Mamy wspólny jeden profil z Volvo. Volvo Couple, tutaj wam wyświetlę link. Nick. Żebyście mogli sobie tam zajrzeć co jakiś czas. Zachęcam do subskrybowania. Do subskrybowania. No tak, w sumie. Do followowania naszego Instagrama. A ja chyba... co? Biorę się za mycie. Trochę potem coś obejrzymy. I jedziemy po nowe winyle. No jak widzieliście wcześniej, Patryk nie miał jak pożytkować pieniądze, więc po prostu kupił sobie. To ty sobie kupiłeś? Gramofon. Gramofon. Także tak. Uważam, że teraz jest już 100 razy lepiej. I tak, po pierwsze, primo. Zawsze, nie wiem czego, ale zawsze zamykam kuchenkę, jak ją myję. Nie, to już chyba mam po mieszkaniu, jak mieszkałem 2 lata z tatą. On mył i zamykał, ja mam to samo. Dalej. Tego alkoholu wszystkiego nie wypiliśmy w jedną noc. Spokojnie. Zbieramy dla cioci na winko, żeby dla nas potem było. No i naczynia, jak to naczynia. A na śniadanie jemy tortillę jakby z wczoraj, która nam została, czyli kurczak, sałata, sosy. I zawijamy tak pięknie, nie wiem czy to nam się zmieści wszystko. Dlaczego ma się nie mieścić? No, ledwo, ledwo. I do tego będziemy oglądać Top Geara. Życzcie nam smacznego. Mamy popołudnie, jeszcze nie jesteśmy po obiedzie, ale stwierdziliśmy, że przyjedziemy do wąwozu trochę pochadzać. Może. Jak się komuś zechce. Właśnie siadam do środka. No właśnie siada do środka, także dupa będzie. No ale przyszliśmy pooddychać trochę świeżym powietrzem. No pięknie tu jest. Wiecie, jakie jest najgorsze uczucie w życiu człowieka? Że chce mu się coś jeść, ale nie wie co. I ja tak przed chwilą miałam, bo już jest 18, dobrze, jest 18. Ja jestem po tej jednej tortyli, no i trochę z Patrykiem po spacerze zjedliśmy sobie strucli. No ale wypadałoby w końcu coś normalnego i pełnowartościowego zjeść, prawda? No ale że ja nie jestem w tym najgorszym stanie człowieka, jaki jest. Postanowiłam, zerknąwszy na kuchenkę, że zjem żur albo barszcz biały. Ale chyba to jest żurek z jajkiem. Nie wiem, w każdym razie tak. Chyba żur jednak. Dobra jestem. Więc po spytaniu mamy, okazało się, że to jest barszcz biały, no jakby tutaj więc jajko też barszcz biały. Już sobie dodałam, polałam. Tutaj Kinga wybiera sobie. Ja to jest zgodniałe, wybiorę sobie taki nie, bo jak to mówię, nie lubię. Czemu nie lubisz? Nie wiesz. Nie lubisz.
love of mine, there's no one so fine. Your kiss is one of a kind. Beauty and charm, let's walk arm in arm and hold tight and never let go. Posłuchaj, pobawimy się w coś. Schowaj się, aż cię znajdę. Nie chcę się bać.